Okej. Tu będziemy z nim zagadać, tylko bez biegania. I może uda nam się pokonać tego T-Rexa, czy jak to się nazywa. Okej, rzućmy tarczę. Nie będzie do nas biegł. Zobaczmy, w którym kierunku mamy iść. Chyba tędy jakoś. Tak. No to chodź tu. Tarcza rzucona? O nie, tylko nie dwa. Weźmy jeszcze sanktuarium. I teraz rzućmy naszego Iceballa. Dobrze, już teraz zginąłeś. Jest! Udało się, teraz ty. No dobrze. Za dużo many niestety nie mamy. To co możemy użyć na to? To chodźmy kulę, chociaż rzućmy kulę ognia. No dobrze, już niewiele masz życia. Oje. No nie, no to jest pech. Naprawdę. Okej, to może odpocznijmy, żeby mieć pełną kondycję. Okej, to idziemy do niego znowu po to samo zadanie. Okej, to teraz możemy się przygotować. Weźmy najpierw, rzućmy zaklęty sztylet. Sanktuarium. I Ice Ball. Ach, zginął. Dobrze, tamten drugi nie biegnie. To zapisujemy. Nasz pierwszy Kogouti został zabity. I odpoczywamy. Wow, co za Terminator. Weźmy... Okej. Okay. Teraz... Zaklęty sztylet. Nieźle idzie dosyć. No, zaraz zginiesz. Może się uda za pierwszym podejściem. Je, nawet krótkie ostrze wzrosło do 26. I co tam miałeś? Wow! Co za przedmioty? Jakieś mroczne bractwo. To bierzemy! Przecież to jest... coś pięknego. Taka wartość. Tylko ja sobie na dom kupimy. Jeszcze takie lekkie. Zobaczmy, jak nasza umiejętność w lekkich zbrojach się ma. Aha, to nie za bardzo możemy to nosić. Ale za to jaka cena. W końcu zabierzmy jeszcze raz. Może tym razem nas nic nie zaatakuje. Jacy wrogowie. O rany. Chociaż się uzdrówmy. Ale naprawdę, bandyta z takimi... rzeczami jest po 500, 1000, no to jest coś wspaniałego. To jest w sumie
droga na północny wschód, więc może taka krótka droga i do naszego dłużnika prowadzi. O, możemy odpocząć, wspaniale. To do uzdrowienia. Wow, znowu ty, tak? O rany. To weźmy się, uzdrowmy. I co tam jeszcze możemy rzucić? Sanktuarium. I możemy go napierdzielać. No. Gin. Tylko zaraz pewnie my zginiemy. Tak. Jakiś skrytobójca tym razem, tak? O rany. Czy my w końcu zrobimy to zadanie? Nas wszyscy chcą zabić. My tylko jesteśmy biednymi podróżnikami. Co my takiego zrobiliśmy? Okej, to odpocznij. Do wyzdrowienia. Jest! Nie zaatakował nas. Doskonale. To wchodzimy i się pytamy, czy masz dla nas kasę. Dłużniku. Grobowiec rodziny Solana. Ha, czy jednak to nie jest to miejsce? Wspaniale. Niech potem ktoś z was napisze, jaka jest krótsza droga do tego dłużnika. Będę bardzo dłużny. Okej. Okay. Gdzieś na północny wschód, tak? Trzeba zobaczyć dziennik. Marandas. Aha, członkiem gildii w Dunabi, tak? Żeby mogliśmy się tam przeteleportować. W sumie... chyba musimy się wrócić. O, żal. Żal. Nie to czytałem do końca, sorry. Ale za to trochę rzeczy fajnych zdobyliśmy. Exp podskoczył. Więc idziemy do Dunabi. Sorry, ludziska, jestem... po laborkach z chemii, więc trochę tam śmierdziało. Więc trochę mi się na głowę udzieliło niestety. Teraz gdzie jest to Dunabi w końcu? A gdzieś widziałem na drogowskazie. To przypadkiem nie było pelagiat. Zobaczmy w dzienniku. A na północny wschód, tak. Dobrze. To może przejdźmy przez górę, będzie ciekawie. Trochę nam niestety to zadanie zajmie. Chociaż trzeba przyznać, że dosyć łatwo można się zgubić w Morrowindzie. Okej, okej, gdzie my tu jesteśmy? Jeszcze raz przeczytajmy. Na szlaku, tak? Może jednak wróćmy. Tylko zobaczmy, co tam pisze. Jak coś to wczyta, nie będziemy się jej znowu oglądać jak... Tak, pelaga, no to idziemy wzdłuż tego szlaku, więc... W sumie można wczytać. Sorry, ludziska, ale naprawdę dawniej nie grałem. To znaczy, gram dopiero chyba, nie wiem, trzeci raz. Tak za bardzo nie pamiętam. Ostatnio miałem przerwę w Morrowindach chyba za 3 lata. Ale okej. Okay. Szkoda czasu na gadanie o mnie, więc
Chodźmy robić to zadanie w końcu. Co to za wczytywania przeoru? No ja chcę iść, okej. To idziemy do Dunabi. Pozbierajmy roślinki. Przywrócenie siła. Może być ciekawe. Weźmy jeszcze z drugiej. Trochę poskaczemy, może do